Gdybym był Żydem, to bym się tego nie wstydził. I czasami na pytanie, czy ksiądz nie jest Żydem, odpowiadam jak ksiądz Czajkowski kiedyś. Żałuję, ale nie. Natomiast to są pytania, które nie zawierają tego ładunku. To nawet nie podejrzliwość, to taka wyraźna chęć uderzenia w to, co dla mnie ważne. Ja to odebrałem jak próbę wyjaśnienia przez biskupa, dlaczego on się tym zajmuje. Przecież to niemożliwe, żeby normalny ksiądz, który nie ma korzeni żydowskich, mógł prosić swojego biskupa o błogosławieństwo na udział w dialogu z Żydami. I żeby mu na tym zależało. I to pytanie o to, dlaczego, zadają mi wszyscy właściwie, ale nigdy w takiej formie. To byłoby oczywiście najłatwiejsze uzasadnienie. Albo, że należy do rodziny ludzi, którzy byli współodpowiedzialni za zbrodnie i teraz mam wyrzuty sumienia za działania ojca, dziadka czy kogoś z rodziny i próbuję to naprawić swoim postępowaniem. Albo też, że no po prostu, że to jest rodzina żydowska i oni są w kościele piątą kolumną i przebrną przez te wszystkie elementy sprawdzające w seminarium, łącznie z wizytą u doktora Drągowskiego na początku seminarium, a jednak się przesmyknął żydowski agent do kościoła i teraz nam będzie ten kościół od środka burzył. Czyli o ile dobrze zrozumiałam, to ksiądz teraz w tej sytuacji, no i też w tym scenariuszu, który się rozgrywa od kilku lat, broni nie tyle swojej urażonej godności, chociaż to oczywiście było przekroczenie granic godności, intymności drugiego człowieka, ale również tej idei, w którą jest od wielu lat zaangażowany. Jest jeszcze jeden element ważny. Ja o nim pisałem w tych listach i do arcybiskupa Henryka Hozera i do nuncjusza apostolskiego w Polsce. To jest taki bardzo praktyczny wymiar funkcjonowania kurii warszawsko-praskiej. Otóż podczas jednej z wizyt kanclerza Wojciecha Lipki, który jest jednym z najbliższych współpracowników arcybiskupa Hozera, już po tamtym zdarzeniu, kiedy wspomniałem o tego typu pytaniach, które do mnie niektórzy kierują, ksiądz kanclerz powiedział, no to wziąłbym na miejscu księdza takiego za rękę i powiedział, pójdziemy w krzaki, to ci udowodnię, jak jest naprawdę. Znaczy, to jest poziom argumentacji, poziom wrażliwości, który dla mnie jest niedopuszczalny. I ja, pisząc w liście do arcybiskupa Hozera, napisałem, księdza współpracownik, ksiądz kanclerz w taki sposób zasugerował mi odpowiedź na takie pytania, a ksiądz kanclerz nie wie, że to pytanie zadał mi właśnie nie kto inny, a ksiądz arcybiskup. I byłem przekonany, że nawet ukazanie w liście tego związku między tą brudną argumentacją księdza kanclerza i tamtą wypowiedzią arcybiskupa Hozera arcybiskupowi pokaże, jak to strasznie niebezpieczny grunt i że podpowie, nie wiedziałem, że to może być w ten sposób odczytane i teraz
zamknijmy tę sprawę, ja przepraszam, już więcej do tego nie wracajmy. I ciągle liczyłem na to, aż do dziś, że usłyszę takie słowa. Stało się coś naprawdę niestosownego. Ja po tych latach dopiero teraz sobie uświadomiłem, mówię o tym oczekiwanym przeze mnie, o tej oczekiwanej reakcji, jak bardzo księdza zraniłem tamtymi słowami. I przepraszam, nic więcej nie chcę. Ja, moim oczekiwaniem było uznanie, jak wielką krzywdę wyrządziło się drugiemu człowiekowi słowami, które być może dla arcybiskupa Hozera nic nie znaczą. Ja wiem, ile znaczą dla ludzi, którzy właśnie z powodu obrzezania stracili swoje życie albo stracili życie swoich najbliższych. I mam w pamięci setki historii dziewczyn żydowskich, dziewczynek żydowskich, między innymi tych uratowanych w sierocińcu w Chotomowie, które dziękowały Bogu, że nie są chłopcami, bo by nie miały szans na przeżycie. Mówił ksiądz, że później, już po tym incydencie, wspomniał ksiądz o tym, że zaczęło się to zbieranie haków, kolokwialnie rzecz ujmując, na księdza. Ile kar zostało na księdza nałożonych od tamtej pory do dzisiaj? Ja tego nie liczę, nie kolekcjonuję tego, choć to nie, nawet nie chodzi o kary, bo właściwie można było jedną karę nałożyć i byłby spokój, ale każdy z tych kroków podjętych przeciwko mnie znajdował kilka czy kilkanaście uzasadnień, które zupełnie nie wiązały się z tym, co robię, co mówię, co piszę. I najpierw to przeniesienie do innej parafii. Ja powiedziałem arcybiskupowi, że gdyby powiedział, mam w diecezji taką parafię, której nikt nie chce, czy ksiądz by tam nie poszedł? To poszedł. Ale jak ksiądz arcybiskup mi mówi, że to jest za karę, to nie pójdę. Bo nic nie zrobiłem. No potem było upomnienie. I też dzisiaj czytając jak gdyby sentencję z wyroku drugiej sekcji sygnatury apostolskiej, rozumiem, że nie warto było się wtedy od tego odwoływać, bo jeżeli wystarczającym uzasadnieniem do nałożenia upomnienia jest przeświadczenie o tym, że ktoś jest blisko jakiegoś występku czy też niebezpieczeństwa, no to mój biskup miał prawo mieć takie przeświadczenie. Zresztą ma prawo mieć każdy, że się z Żydami bratam, to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast tam oprócz tego, że nakłada upomnienie biskup, było uzasadnienie i te uzasadnienia były według mnie niesprawiedliwe, obraźliwe dla mnie. I dlatego się odwołałem, a potem było odebranie prawa do nauczania w szkole. I też to uzasadnienie tego odebrania mi prawa kontaktu z dzieciakami było znów według mnie nieuargumentowane, a potem reakcja i tych dzieci, i rodziców no, zdawała się być jednoznacznym zaprzeczeniem tego uzasadnienia ze strony biskupa. No ale zarówno moje wyjaśnienia, jak i prośby tych ludzi odbiły się od ściany i później ja już nie pisałem odwołania od decyzji, że biskup mnie tej misji nie przywróci. Postanowiłem, że po prostu na kolejny rok wystąpię o nową misję do nauczania. Burmistrz wysłał do biskupa pismo, że uważa, że to jest bardzo dobry krok, żeby
żeby tę sprawę konfliktową rozwiązać. Podobne pismo skierowała do księdza biskupa dyrektorka, nowa dyrektorka zespołu szkół. No i znowuż się okazało, że odpowiedź była natychmiastowa, że nie udzielam księdzu misji do nauczania. A niedługo później było kolejne upomnienie i potem zakaz kontaktu z mediami. I prawie natychmiast rozpoczęcie procedury usunięcia z parafii. No i teraz ten dekret o przejściu na emeryturę. Czy warto zapłacić każdą cenę i za obronę czego? Gdyby ksiądz był posłuszny, tak jak to jest teraz, powszechnie przytacza się ten argument. Ksiądz powinien być posłuszny, co pewnie, jak sądzę, nie oznacza, że ksiądz jest własnością biskupa, ale gdyby ksiądz był dyplomatą. Znaczy, ja uważam, że to pytanie jest źle sformułowane. Znaczy, co znaczy najwyższą cenę, co znaczy każdą cenę? Ja uważam, że płacę wysoką cenę, ale dla obrony godności i dobrego imienia, zarówno swojego, jak i kogokolwiek z zewnątrz, warto zapłacić naprawdę wysoką cenę. I nie żałuję. Absolutnie nie żałuję. Ani swojego zaangażowania w dialog z Żydami, ani swoich starań o pamięć o ofiarach Holokaustu, ani też swoich działań w obronie ludzi, których godność jest przez ludzi Kościoła podważana czy też szargana publicznie. Uważam, że warto bym płacił